Popularność to klucz otwierający wiele wrót niedostępnych dla zwykłych zjadaczy chleba. Choćbyś chciał zająć się hodowlą jedwabników, kompletnie się na tym nie znając, to mając rzeczoną sławę z tytułu bycia, dajmy na to, dobrym raperem, to zapewne znajdzie się grono ludzi, dzięki któremu piękny świat hodowców szlachetnych owadów stanie przed tobą otworem. I tak też jest z omawianą przeze mnie produkcją, która jest wielkim crowdfundingowym sukcesem, a to za sprawą patronatu i sygnowania całego projektu swoim nazwiskiem przez zacną personę świata muzyki, jaką jest Słoń. I od razu przyznaję, że z tego, na czym faktycznie się zna ten gentleman, wywiązał się wzorowo. Siemanko, z tej strony Maxior i rzucę wam dzisiaj kilka słów o wydanym wyłącznie na sprzęt biurowy Meat. Meat to gra RPG utrzymana według autorów w konwencji science fiction. I nie chcę się tutaj jakoś specjalnie kłócić, ale bardziej bym się skłaniał ku jakiemuś dark fantasy, bo elementu science za bardzo tutaj nie ma. Za to okultyzm, magia i tajemnicze pradawne byty funkcjonują tu na porządku dziennym. Ale nie spierajmy się o semantykę, bo to w zasadzie nie jest specjalnie istotne. Wcielamy się w Sir Caligana, weterana wojny secesyjnej, który obecnie jest właścicielem kopalni złota w małej kanadyjskiej mieścinie. I wszystko byłoby cudnie i wesoło, gdyby nie te wścibskie złe duchy i tajemnicza substancja znajdująca się w rzeczonej kopalni, która sprawia, że pracujący tam górnicy dostają małpiego rozumu, a ich poziom agresji niemal równa się z tym występującym u starych bab, kiedy kroksy w Lidlu na promocji rzucą. Naszym zadaniem jest więc radzenie na bieżąco tym drobnym niedogodnościom utrudniającym prosperowanie naszego biznesu oraz odkrycie, kto lub co stoi za tym całym ambarasem. Ich historyjka jest taka se. Nie wyłamuje się specjalnie ze znanych i lubianych schematów. No, może poza tym, że podana jest nam w formie kompletnie niestrawnej i bez polotu. Dialogi są koszmarnie drętwe i sprawiają wrażenie dyskusji robotów, obfitując przy okazji w całkiem sporą porcję prostackiej ekspozycji. Całość scenariuszowej biedy twórcy próbują ratować licznymi easter eggami i nawiązaniami do popkultury i memów, co widać na niemal każdym kroku, kiedy jedyne co wypowiada przypadkowy NPC to "Dej, mam chorą córkę, co ty wiesz o zabijaniu" albo "Daj kamienia!" Boki zerwane. Niektóre smaczki wstawione są już tak na siłę, że ręce, nogi i uszy opadają z wrażenia. Przykładowo spotykamy w lesie typa imieniem Griffin, który pyta nas z jakiegoś powodu po angielsku przy ustawieniu gry na polski, czy słyszeliśmy o ptaku. Ale oddając sprawiedliwość, są mi motywy zrobione nad wyraz dobrze. Przykładowo dr Naismith, który zajmuje się chorymi w szpitalu polowym ustawionym na boisku do koszykówki. To przecież nic innego jak nawiązanie do historycznej postaci kanadyjskiego lekarza Jamesa Naismitha, czyli faktycznego wynalazcy koszykówki. No i takie rzeczy to ja szanuję. Ale pomijając już te rozważania na tematy fabularne, to przejdźmy do konkretów. I nie będę was trzymał w niepewności, bo gra jest totalnym paździerzem i technicznym koszmarem. Poczynając od problemów z samym jej uruchomieniem, które wywołują w człowieku flashbacki z czasów Atari i C64. Korzystam z monitora 4K i co się okazuje? Gra ma z tym ewidentny problem, bo wywala error przy włączaniu i traktuje mnie agresywnym komunikatem o niemożności uruchomienia. Muszę więc przestawiać rozdzielczość na Full HD i wstrzymać oddech oraz pozostałe funkcje życiowe, bo jeżeli podczas włączania tego delikatnego produktu klikniesz gdziekolwiek, to gra strzeli focha i wywali się na plecy. No bosko i cudownie. A i od razu ostrzegam przed klikaniem w kredytsy, bo są zaprogramowane jako ukryty przycisk autodestrukcji. Nie żartuję. Ale jak już odczynisz starożytny indiański rytuał i grę odpalisz, to widzisz takie cudo, że oko zbieleje ci kompletnie. Graficznie nie ma tragedii, taki trochę biedny pixel art, ale z braku laku może się podobać. Problem polega jednak na tym, że lokacje są kompletnie nieczytelne. Nie wiesz, gdzie możesz wejść, a gdzie nie, tym bardziej, że niektóre krzaki są przenikalne, a inne bliźniaczo podobne stanowią barierę nie do przejścia. Największego kociokwiku idzie jednak dostać przy wielopoziomowych lokacjach, gdzie już kompletnie nie mamy pojęcia, gdzie jest góra, gdzie dół, gdzie ściana, a gdzie sufit. Nawigowanie po tych pomieszczeniach jest tak okrutnie beznadziejne, że z automatu doprowadza do spazmów i serca palpitacji. Wspominając o oprawie, nie można pominąć oczywiście jej elementu audio, który jest ciekawy. Jak mówiłem we wstępie, z tego, na czym się zna, pan Słoń wywiązał się wzorowo i warstwa muzyczna jest naprawdę wyborna. Utwory przygrywające nam w tle wbijają się w pamięć i są nad wyraz dobrej jakości. Z tym, że są kompletnie od czapy.
nijak nie pasują ani do klimatu gry, ani do wydarzeń na ekranie, ani do niczego. Tak jakby ktoś wybrał nieużywane bity z folderu, stwierdził, to je dobre i bezrefleksyjnie wrzucił je do gry. Do gry, która, dodajmy, nie ma dźwięku. Nic. Zero. Nul. Podobno tak miało być, że miało go nie być. No to skoro to była świadoma decyzja projektowa, która niesie za sobą jakiś głębszy sens czy formę artystycznego wyrazu, to sorry, ale wyszło to nieciekawie, by nie powiedzieć dosadniej. Walka też jest całkiem rozkoszna, ale z całej tej produkcji sprawia chyba najwięcej frajdy, bo dosyć szybko jesteśmy w stanie opanować tę mechanikę zaczerpniętą wprost z Tibii, a kiedy zorientujesz się, że korzystając z broni palnej jesteś praktycznie nietykalny dla przeciwników walczących wręcz, zabawa staje się naprawdę przednia. Gdyby nie to, że przeciwnicy to uciążliwy wrzut na zdrowym ciele dzieła rozrywkowego. Kiedy oponent cię wypatrzy, chociażby przez ścianę, nieważne czy to żubr, bubr czy inny łoś, to będzie cię gonił uparcie, aż jeden z was nie padnie. I nikt, nigdzie, nigdy ci nie pomoże. Zapierdzielasz przez środek miasta, gonicie stado węży, a żołnierze nawet palcem nie kiwną. Super. Do tego przeciwnicy się respawnują za naszymi plecami, a nieraz także i na naszych oczach, dzięki czemu przedarcie się przez obóz bandytów jest nieustającą strzelaniną i dosyć szybko staje się radosną farmą, tym bardziej, że teoretycznie unikatowi przeciwnicy, niezwiązani z zadaniami, którzy dropią dużo lepszy sprzęt, też się odradzają. Kolejną jakąś chorą ideą jest obdarzenie NPC-ów dwoma kolorami nazw, będącymi indykatorami naszych potencjalnych interakcji z nimi. I z tymi zielonymi można tylko rozmawiać, a tych czerwonych jedynie zaatakować. No i spoko. Tylko że nie. Bo przykładowo system zapisu jest skonstruowany tak, żeby nie dało się zrobić save'a w trakcie starcia z przeciwnikami, ale jednocześnie został wyegzekwowany tak niechlujnie, że w efekcie nie da się zapisać gry, jeśli jakakolwiek postać z czerwonym imieniem jest na ekranie. Doprowadza to do sytuacji, w których nie możemy zrobić save'a w bezpiecznym miejscu pokroju własnej kopalni, bo jest pełna strażników. No przecież cóż za niekompetentny ananas podjął się wykonania tego partactwa! Z tymi imionami jest też jeden bajer, który przeważył na tym, że w końcu grę po 8 godzinach odpuściłem. Otóż w jednej z misji wspomniani żołnierze toczą bój z obmierzłymi stworami. I w tym momencie rzeczone stwory nas kompletnie olewają, tłukąc się ochoczo z mundurowymi. Rozsądny, znający gry wideo człowiek widzi w nich zapewne darmowy loot i exp. Otóż nie tym razem, bo jeśli w swej naiwności i chęci niesienia pomocy wtrącisz się w to epickie starcie i zgarniesz fraga jednemu z wojskowych, to ten w nieopisanej furii i pełnym szaleństwa amoku rzuci się na ciebie. Nie no, to już było dla mnie ciut za dużo. Jak wspomniałem, gry nie skończyłem, więc nie traktujcie tego pitolenia jako pełnoprawnej recenzji, bo anuż w 9 godzinie dialogi stają się sensowne, fabuła nabiera rozpędu i nagłe zwroty czynią ją arcyciekawym, wybitnym dziełem beletrystycznym. Nie wspomniałem o wszystkich problemach, tylko o tych, które mierzą najbardziej, bo mógłbym się rozwodzić nad tym, że wybór klasy postaci ma znikomy wpływ na sposób gry i rozwoju, że zadania to dosłownie przerzucanie nas z jednego końca mapy na drugi i ptumkanie w kolejnych ludzików celem przebrnięcia przez dialogi, że ostatecznie ta gra to tak naprawdę bardzo wczesny dostęp do czegoś, co nawet nie rokuje na dobry tytuł, a wyceniane jest absurdalnie wysoko. I to tyle, jeśli chodzi o Myth. To produkt gropodobny, w którym jedynie soundtrack jest wart wydania jakichkolwiek pieniędzy, bo chociaż nijak nie pasuje do gry, to sam w sobie jest naprawdę dobry. No i to chyba tyle, co mogę powiedzieć. Jeśli już musicie kupić coś związanego z tą grą, bo pieniądze rozdrapują wam portfel, to kupcie soundtrack. I tą mięsną myślą kończę. Cześć.